Siema, jestem Bizon i witam serdecznie w najnowszym odcinku z Cyberpunka. Ja podążam za pomocą Kiroshi ze Skanuj Tropy i podążam dalej do tego. Dalej po prostu podążam, nie wiem co ja chcę powiedzieć. O, dzień dobry, jakaś amunicja mi chyba wskoczyła, dziękuję, dziękuję. Dobra, to skanuję tropy. Ślady opon i oleju. Mamy trop. To jedziemy za nimi. Tak, tylko skanuję, wiesz, czekaj. O, analizowanie trasy, to mi się podoba. Aldecaldo, nice. Shoot me and ride. Wsiądź na motocykl, opcjonalnie, podążaj. No pewnie, że wsiadam na motocykl. Który wybrać? Który mi się bardziej podoba? Do której? Aldecaldo, pewnie. Cyk. Oczywiście mój pad, coś się zrąbało z moim padem, więc... Aha, czyli w sensie... Aha, czyli ona nie jedzie ze mną? A jedzie ze mną, okej, myślałem, że coś się zrąbało. Scorpion mówił, że Night City mnie rozczaruje, wiesz? Tak dobrze cię znał? Być może lepiej niż ja siebie. Mówił, że jak już będę miała dość miasta, to nakupujemy żarcia w puszkach, zalejemy termosy kawą whisky i ruszymy w trasę, byle dalej od tego całego syfu. Brzmi jak fajna przygoda. No, ale on nie żyje. Kurwa, Victor. Wszystko jest takie popierdolone. Wiem. Ale hej, ty żyjesz. I pamiętaj, że masz jeszcze parę spraw do załatwienia. Ty. Żebyś kurwa wiedział. Wow. Okej, jestem potężnym kierowcą motocykla. I właśnie rozwaliłem kamienie moim przednim opońskiem. Coś w tym mniej więcej stylu. Okej. No to pominąłem pewnie troszeczkę tej zabawy, kurde, holograficznej, typu właśnie te takie ciężarówki, które jadą gdzieś. Jak zrobię shift? Jeśli myśleli, że stąd zawiadomią swoich, to by się kurwa zdziwili. Tylko wie ostrożnie. Hej, be, ja jestem zawsze ostrożny. No, ktoś mnie już oczywiście wyczaił i oczywiście lepiej wyjść. Nawet jeszcze nie zaczęliście, ale możecie już skończyć, bo nie macie szans. To kto to jest? Mogę to jakoś rozwalić? Wyrwij, kurde. Siema, pipo! Mam dla was zabawkę, którą chcieliście użyć na mnie. Uważaj, drzwi, bo zaraz nas odjebią. Odjebie to ja ich, baby. Patrz i się ucz. Dobra, to kompletna jest... Sprzątnę ich, baby! Do widzenia. Jeśli się przegrupują i wezwą pomoc, to mamy przerąbane. No to się lepiej pośpieszmy. Nie mogę z tym niestety, kurde, jak widać. Co, strzelasz do mnie? A ci, kurde, dam do mnie, do pana będziesz strzelać? Roboty miały służyć ludziom, a nie, kurde, wymyślać swoje rzeczy. A wypierdalam to gówno, bo tylko mi niepotrzebnie waży. A jadę motocyklem, bo Aldecaldo jest... czymś jest. Poczekam aż Panam wsiądzie, żeby było bardziej imersyjnie. Chociaż i tak wszystko spierdzielę swoim komentarzem. Się wylecę z imersji, to jednak warto by było... Aha, to jest ten. Ja kurde myślałem, że to jakieś rzeczy, że to jest po prostu z tej wieżyczki, a tu nie. No dobra. Powiem szczerze, że fajnie tak wyrywać to z tego i z wieżyczki ten karabin i potem go używać. Podoba mi się to. To jest dosyć fajne. Tylko nie dało się tego chyba wziąć na motor, tak mi się wydaje, bo to jest ciężki karabin, którego nie da się schować do kieszeni, tak jak inne bronie. Na lotnisku, a reszta pojechała z Hellmanem. Też bym tak zrobiła. Szukają sposobu na wezwanie swoich. A miło, że oni czekają na mnie. Mam nadzieję, że Mitch skontaktował się z Aldecaldo z tymi pieprzonymi zakłóceniami. Przyjadą po niego, nie martw się. Wiesz, o czym teraz pomyślałam? No. Że tak właśnie wygląda moje życie. Kurwa, właśnie tak. Jak tylko próbuję się wyrwać z jednego gówna, wpadam w następne, jeszcze głębsze. A nam? I jeszcze wciągam innych za sobą. Ale koniec z tym, słyszysz mi? Masz mnie mocno kopnąć w dupę, jakbym jeszcze coś spierdoliła. Przecież niczego nie Obiecaj. Dobra, obiecuję. Dobra, dawaj kurde, będę, ale fajnie wyhamowałem. W rzeczywistości bym wyrąbał się jak frajer, ale tutaj nie. Nie wiem, co się stało z Panam, była przed chwilą, a teraz jej już nie ma za bardzo. Zastanawiam się to miejsce, bo tak on sobie podjechał i zobaczył, o co tutaj chodzi. To jest jakby panel słoneczny, to nie wiem jak to nazwać. Czy tam jest coś ciekawego? Jest tu coś? Boże, co się stało? Chyba nic, dobra, jadę, bo kurde, raz, że Panam gdzieś zniknęła, nawet nie wiem gdzie jest, przestała gadać, nie wiem czy się coś zbagowało, może nie. No ale dobra, okej, ja nie wnikam. Zniknęła, to się zniknęła. Porzuciła mnie następna kobieta w moim życiu, najpierw była matka, teraz jest kurde przyjaciółka, a może później coś więcej. Hej. No tak czy siak zostałem sam. Znowu kurde! Rodzina mnie porzuciła, albo ja porzuciłem rodzinę sam, nieważne. Wow, nie no, powiem szczerze, że nie mogę... Z kim oni są? Co to są? Emperor, Chevalion. Ale oni nie atakują, więc w sumie dlaczego miałbym mieć jakiś problem z nimi? Ale wózek mają fajny, nie? Przysięgam, kurde. Wózek to oni mają fajny. Wow, co to się oddupcyło? Ale dobra, wracam z powrotem, kurde, tym razem pojadę sobie z pierwszej osoby, bo będzie jeszcze bardziej imersyjnie. Szkoda, że Panam zniknęła. Teleportnęło ją, a potem bęk, nie ma. Ale okej, przecież kurwa, kim ja jestem, żeby mówić jej co ma robić? Wow, shit! Albo tak dostagiem kopnąłem w dupę, że zniknęła po prostu. Możliwe, że tak właśnie było. Chciała kopa w dupę, dostała i wyleciała poza mapę i poza w ogóle wszystkie dialogi, które mogłaby właśnie teraz wypowiedzieć. Drony, patrole, rozstawili się tutaj. O kurwa! Jak śmiesz do mnie strzelać! Ała! Dystrybutory są w niezłym stanie, to mi nie wygląda na nie. O kurwa, umarłem. No to żegnam. To było najgłupsze, co mogę zrobić. Wszyscy do mnie strzelają, a idę wyrwać broń wieżyczce. Aj, to pięknie odwaliłem. Ale głupotę. Ajajajajaj. Okej, bywa. Czasem tak bywa po prostu, że zamiast przemyśleć coś, idę jak idiota. Prosto do paszczy lwa. Widzę. Hellmana pewnie trzymają gdzieś pod kluczem. Ale... Ty kretynie? Boże, rzeczywiście jest tutaj od chuja. Mogły wezwać transport. Daj mi się skupić, baby, a potem będziemy nadać. O kurwa mać, jestem tak kompletnie w beznadziejnej sytuacji teraz, że żop. Dobra, do widzenia, nie mam czasu, wypierdolę wszystkie pociski, a potem będę czymś strzelał z palca? Pewnie tak. Są jacyś super ulepszeni. Mam to gdzieś, wszyscy zginą tak samo, nieważne czy są ulepszeni tak, czy... Srok! Trzeba się gdzieś ukryć i to tak totalnie, bo znowu zginąłem. Spokojnie, przecież to nie może być aż takie trudne. Czyżbym był za słaby? Wątpię. Bo ich niszczę, nie mają czaszki nad głową, więc nie jestem za słaby. To jest złe planowanie. Trzeba pamiętać o tym, że kurde to jest RPG, a nie Far Cry. Rozstawili się tutaj. O, schody. Widzę. Hellmana pewnie trzymają gdzieś pod kluczem. Ale wi. Dystrybutory są w niezłym stanie. To mi nie wygląda na nieczynną stację. Sukinsyn mogły wezwać transport. Zorientujemy się. Szybko. Ja też tak myślę. Dobra, na spokojnie, mam plan. Taki, że tam są schody. To jest jakiś typ, ale oni mnie jeszcze nie wiedzą, nic. Wozy nomadów. Ta, poznaję. Klanowe. Rozeznanko małe. Dostań się do budynku stacji benzynowej. Nie pisze, żeby... Czy gra mi nie mówi, że mam to robić po cichu. Ale to nie znaczy, że muszę od razu być jakby... Dać się wykryć, kurwa, tylko szkoda, że tam nie doskoczę. Jest gówno. Gówno totalne. Tam jeden się patrzy, drugi się patrzy już w moją stronę. Kurwa, co on tam ma? Co to jest? Kurwa nie! I chuja w dupę, kurwa, koniec imprezy. Łap tam szmatuk. Dobra, kurde, następny. Dobra, to jak tak się bawimy, to się tutaj ustawię. Do widzenia, cześć. Ognia, ja ci zaraz kurde dam ognia. Weź mi zapal moją faję. Co? Stacja benzynowa jest nieczynna, to będzie nieczynna nawet jakby kurde przywrócili zasilanie, bo wszystko wybuchnie. Do widzenia, cześć. Teraz cię zdejmę. Leży. No i powiem szczerze i proszę bardzo, trzymam się gdzieś... O, tam jakaś legendarna część leży. A masz prosto w jaja, umarłeś. Critical damage. Dzień dobry. Ho, ho, ho. Ja. Wow, 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 wow. Co to było? Coś mi tam zabuczało normalnie. O kurwa. Ej, tararira, tata, paratete. Dawaj mi to, tatararari. Leż, czemu cię trafiam? Czy liście z trawy są aż takie potężne? Możliwe. To jest po prostu możliwe. Dobra. Gin tam, gin. Okej, dziękuję. Co? Ła. O, hello. O, hello. To on, snajperzy. A, wiedziałem, skurwysyny się champią. Odpuścisz sobie życie? Może być? To dobrze. O, mogę przerwić ogrodzenie. Tylko muszę sobie ten... Zajebiście, no dokładnie. Świetny plan. Będą do mnie strzelać z tej strony tutaj właśnie teraz. Gdzie oni są? Ale serio, gdzie oni są? Widzę... Są tu gdzieś jacyś? A jest jakiś typol? Ktoś strzela. Czy to jest sama ta? Mogę przeszukać to? To jakiś zielony jest w ogóle. Tutaj następne jest jakieś coś. To jest jakiś fajny karabin? Nie. Nie jest zbyt dobry. To jest coś, co to jest? To jest ten cały... Wow, jakiś strzelba typu smart. 380 obrażeń. Okej, jak zadaje mój shotgun? Ile? 360? Dobra, to może być. Ten typ smarta, wezmę sobie to. W sumie to z tego jeszcze... Nie, tak, bo ta strzelba jest porażka dla mnie, tak. Także nawet nie będę się z nią bawił w żaden sposób. Cześć, chwila, czy to nie jest to samo, co miałem poprzednio? Tak, to jest to samo. Żartujesz sobie. Ale z tej jakby się strzela lepiej. Ładuje się troszeczkę długo, ale... Niby wygląda spoko. Jestem w środku. Hellman musi tu być. O Boże, zdecydowanie ta strzelba jest do dupy. Z jednej strony fajny damage, a z drugiej nie umiem celować z takich broni. Jak chcę mieć celownik, albo przynajmniej... Jak to się nazywa? Muszkę? Nie wiem, jak to się nazywa. Także mógł normalnie wycelować nie z jakiegoś ekranika dziadowskiego na ekranie. Tak, ekranika na ekranie, dokładnie. Jakimś cudem mi się zmieniło, kurde, ten... to jest jakiś bons. Zmieniła mi się broń. Nie wiem dlaczego, ale no tak się stało. Tu jeszcze coś leży. Dobrze, że zaznacza mi się do mapie. To szanuję, naprawdę. Lubię, jak w grach jest właśnie coś takiego. Tutaj też gdzieś powinno coś być. Chyba. Tak mi się wydaje, nie? Tak powinno być. Biegam sobie z tym pistoletem, z różowym celownikiem, ale on tak jest słaby, jak nie wiem, więc... Kurwa, ile eurodolary. Co tu mogę zrobić? Aktywuj? Co, kurwa, więcej ich przyszło? Chyba, żebym go... Co za strzelam jakimś gównem? O. Łap tam, kurde, lubisz granaty AAAM? Chyba jednak tak, bo się za bardzo tym nie przejął, ale pewnie dlatego, że nie dorzuciłem. Tak bym strzelał. Tu jeszcze ktoś jest na górze, co? Skurwoli, jeszcze tam. Śpi. Tutaj jeszcze ktoś jest. Widzę go, kurde, na górze. O, a tam kto tam śpi? Mordo, wstawaj, jesteś w robocie. Ale chyba już nie wstanie. Bo nie żyje. Chyba Panam go załatwiła. Nie pamiętam, że mnie strzelał do kogoś na dachu. Pytanie, czy tam doskoczę. YOLO! Wow! Wiła! No nie było aż takie emocjonalne. Emocjonujące, o. O. Chcę go zrzucić stąd. Proszę, daj mi taką... Nie daj mi takiej... Nie mogę tego zrobić. Co to jest? Kang Tao, ting tang tong. God damn it. Wow, o kurde, bolec. Nie, gówno. Znaczy tak, zajebiście. W sumie to tak. Typ rzadki i co to jest za modyfikacja? Trafienie w cel obniża precyzję jego strzałów na 10 sekund. Sranie w banie na bocianie. Broń zadaje... Aha, tu jest pasywny, czyli nie zadaje obrażeń. Szybkostrzelność. To może być tak. O Boże, a co to jest? Aha, traci precyzję. A to dobra, w dupie to mam w sumie. Dawaj to. Szybkostrzelność, cyk. Tak, tak, walić tam tą modyfikację. Trochę szkoda, że się niby ten psuje ta modyfikacja poprzednia. Ale cóż, tak sobie wymyślili, to tak nie będzie. Ja sobie zapiszę grę. Zapiszę sobie grę, co to się... Jakie wczytywanie? Czego wczytywanie? Gro, ogarnij dupę. O, jakieś takie dziwne, kurde, przejrzanie tej broni było. W sensie, sprawdzenie. Przejrzanie, Boże, dobra. To dziwne było, naprawdę. Mam bardzo mało amunicji. W sensie tylko 4 pociski w magazynku. Ale może nie będzie tak źle. Może! A się tam wejść na górę? Wątpię. Dobra, spadam stąd. Mogę też tędy wejść. Ło kurde, się sam dźwignąłem. Jestem w środku. O, o, nice! Gra 10 na 10. Realizm na maksymalnym poziomie. Nazywam się... O kurde, co to jest? O, to już wiem. Skurwysyn. Jak tam czujesz, co? Czujesz moc tego shotguna, który naprawdę... przeładowuje się naprawdę ładnie. Mogę to zabrać? Nie mogę. Dobra, że mi się podoba ten shotgun. Ale czy tu coś jeszcze może nie przegapiłem? Czegoś? Boże, ten raid to wygląda strasznie. Jeszcze ten gościu, który go zrywa. Ach, te niektóre obrazki wyglądają ohydnie. Nie strasznie, ohydnie. Można powiedzieć, że to jest taki Amerykan psycho na dla hardkorów. A ten co tam se podrabia. Mogę sobie tu otworzyć w razie czego. Przecież nie będę wskakiwał, nie wejdę pewnie tam. O, dzień dobry. Nie chciałbym pomijać za dużo rzeczy, bo powiem szczerze, komponentów to ja mam kompletnie zero. W sensie takich, którym mogę sobie ulepszać broń, robić amunicję i tak dalej. A, zamknięte. Typie, czekaj na to, aż do ciebie przyjdę. Kumasz? Kumasz? O, to skumasz. Oj, uwierz mi, skumasz, stary, masz przesrony. Chyba, że to jest, kurde, typol taki... Nie strzelaj! Nie mam broni! Kim ty jesteś? Marty. A to moja stacja. Pierdolone korpy wjechały tu jak do siebie. Zajęli wszystko. Mnie zaprosili tutaj i zatrzasnęli drzwi. Masz szczęście, że kurde... że żyjesz, nie? Ale jak to mówi Vi, nie wyglądasz na przejętego. Nie wyglądasz na przejętego. Powiedzmy, że to nie moje pierwsze rodeo. Za każdym razem pył opada, problemy znikają w ten czy inny sposób, a ja... otrzepuję gacie i wracam do roboty. Ta szybka wygląda jakby, kurde, gościu miał niewczytane tekstury. Co tak patrzysz na bok? Co tam, głowa cię boli, czy co? Przywieźli ze sobą człowieka, którego szukam. Cywil. Musiałeś go zauważyć. Ślepy nie jestem. Gdzie go trzymają? Stary warsztat. Na górze jest służbówka, tam go pewnie zadekowali. Dzięki. Lepiej się stąd nie ruszaj. Nie zamierzam. No i gitara. No dobra, mogę coś też powiedzieć. Trzymają Hellmana. Idę tam. Dobra, osłaniam cię. Jesteś w stanie utrzymać ten interes? Kto w ogóle tędy przejeżdża? Ci, którzy nie lubią tankować tam, gdzie rejestrują ich kamery. Nie jest ich wielu, ale zostawiają grube napiwki, czaisz. A, myślę, że... Zamiast za twoją krótką pamięć. O. Nie martw się. O tobie też zapomnę. Tam nie interesuje mnie to, żebyś mnie pamiętał, wiesz. Jesteś w stanie utrzymać ten interes? Kto w ogóle tędy przejeżdża? Zasilania system monitoringu. Wyłącz. Zdalne przejęcie. Tam w dupie mam zdalne przejęcie. Ta, wiem. Zamknij dupę, typie. O, proszę bardzo. Przez przypadek odpaliłem, kurde, dialog i będę musiał z nim gadać. Nie mam ochoty, okej? No, to git. A jak to się tutaj były jakieś podwójne drzwi? O, proszę bardzo. Co? Leczonko może być, nie ma problemu. Przyjmę. O, kondomy. O, też mogą być. Czemu nie? Na górze, co? Tam siedzi tak po prostu? Ło, kurde, jakieś fioletowe rzeczy. Ja to sobie wezmę. Gratnący gasz. Aha, to są takie bryczesy. Dżungl. Siła redukcji obrażeń. O, może nawet to będzie ciekawe. Bo to tak naprawdę nie robi nic oprócz udźwigu. W sensie dodaje mi udźwig. Tyle. A to dodaje dodatkowe obrażenia przeciw przeciwnikom o bardzo wysokim poziomie zagrożenia. 3%? Serio? Wsadźcie to kurde w dupsko i tyle. Redukcja obrażeń 0,50%. No niby coś tam redukuje, no ale co kurde, 0,5%? Co to kurwa jest? No niech będzie. Ale mojej bluzy jeszcze nie zmieniłem, jeszcze nic ciekawego nie było. Na takim poziomie jak tutaj jest. W sumie siła redukcji obrażeń, tyle. Dodatkowe obrażenia przeciwnikom o wysokim poziomie. Dodatkowe obrażenia przeciw przeciwnikom o średnim poziomie zagrożenia. Średnim poziomie? Ciekawe. Jak to wygląda? O Boże, jaki jak frajer wyglądam teraz. Nie ma takiej opcji, wracam z powrotem do mojej bluzy. W mojej bluzie wyglądam o wiele lepiej. Pierdolę tego. Dobra, wyłażę, nie będę tutaj siedział, kurde, pół godziny. No, czy wszystko tutaj przeszukałem tak mniej więcej, żeby kurde nie pominąć fajnych takich rzeczy, na przykład jak komponenty do wytwarzania. Ale oczywiście co tu mi pokazuje? Kondomy, no bo to jest kurde istotne. Nie, kurde, jakieś rzeczy, którymi będę mógł wytwarzać inne rzeczy? Nie, kondomy, panie. To jest ważniejsze w tych dzisiejszych czasach. Okej, otwórz, zamknięte, okej, zarobiście. No to po schodach, kurde, napierdzielam. To i wszystko na dole jest? Chyba tak w miarę jest ogarnięte. Dobra, otwieraj. Dzień dobry. O, leczonko. A zmienię tą broń, bo kurde, nerwuje mnie ten ekranik na ekranie. Na środku ekranu. O Boże, rozpierdzieliłem to. Ja to zniszczyłem. Morderca. O. Kto cię przysłał? Ej, spokojnie. Musimy pogadać. Pracujesz dla Yorinobu Arasaki? Masz mnie ściągnąć z powrotem, czy... To już nie ma gdzie uciec. Już nikt mu nie pomoże. Żałosny szczur. Ucisz go. Nie przypadł ci do gustu, co? Tak jak ty jemu. Cwaniak jeszcze nie wie, że ciebie powinien się bać bardziej niż Arasaki. No, czyli po prostu... Wow. To nic osobistego. No. Adios. A co z tym drugim? Miałeś dać znać Takemurze, kiedy znajdziesz Hellmana. Racja. Zadzwonię do niego. Dobrze, że nie gada na głos, bo to by było dziwne, gdyby kurde nagle przed jakimś paramedyku z Kang Tao, czy jak się nazywa, zaczął gadać do Johnnego. Na głos. No ale to... Tylko pamiętaj, masz Hellmana, a to ostatnio bardzo cenna waluta. Postaraj się na tym coś ugrać. Takemura uratował mi życie. Bo miał w tym interes. Teraz też chodzi tylko o biznes. To nie jest twój kumpel. Domyślam się. Odbieraj kurde Takemura. Takemura, mam dobre wieści. Dorwałem Hellmana. Żyje? Co powiedział? Żyje, żyje. Na razie nie był zbyt rozmowny. Zabieram go teraz do Sunset Motors. Przyjadę tam. Przetrzymaj go do tego czasu. Tak zrobię. Do zobaczenia. Dawaj, chodź Hellman. Hellmans. Majonezier, chodź. No. Trzeba go zabrać gdzieś, gdzie da się spokojnie porozmawiać. Racja. Oj, coś tam jedzie. Niedobrze. Czy będą się go kurde osłaniać? Cudownie. Wygląda na to, że twoi nowi przyjaciele się zjawili. O! To on? Tak. Zabierz go na zewnątrz. Wrzuci się go na motocykl. Dobra, wynieś Andreasa. Andreasa? Co? Hellmansa na zewnątrz. Co ty kurde gra mi tutaj jakiego Hellmansa? Na motocykl mam go położyć tak po prostu? A nie, proszę mnie z tej strony, proszę. Z rozbitą AV-ką. No i ze Skorpionem. Leż grzecznie. Nie wiedziałem, że wzięliśmy jakiś kontrakt. Aha, tak go położyłem. Myślałem, że go przewieszę przez motocykl. Po drodze nikogo nie widzieliśmy. Ale lepiej stąd spieprzać jak najszybciej. W ogóle to... Co chcesz z nim zrobić? Muszę mu zadać kilka pytań. No to mam nadzieję, że dostaniesz kilka ważnych odpowiedzi. Sol. Tu wszystko skończone. Jest czysto. Słyszałem, że Mitch żyje dzięki tobie. Dzięki Vi i Panam. Oboje ratowali mi dupę. Mam nadzieję, że on wart był tego wszystkiego. Sol, ja próbowałam połączyć się ze Skorpionem, ale... Może mogłabym jakoś pomóc. Zrobiłaś już wystarczająco dużo. Próbowałam go powstrzymać. No nie wierzysz mi? Vi, powiedz mu! To naprawdę nie jest wina Panam, Sol. Ostrożnie, jeszcze nie jesteśmy kolegami. Poza tym nikt nikogo o nic nie obwinia. Jasne. Panam mi tylko pomagała. Gdyby nie ja, ta fałka nie zostałaby uszkodzona. Skorpion i jego ludzie nie ruszyliby za nią, taka jest prawda. Gdy jesteś Aldecaldo, zawsze odpowiadasz za siebie i swoich bliskich, niezależnie od okoliczności. Być może Panam musi zadać sobie pytanie, czy wciąż jest z Aldecaldos. Czy ja tak dziwnie siedzę? Co tu się wdupcyło? Kurwa. Co jest do jasnej? Nie przejmuj się Solem. Przejdzie mu. Mam to gdzieś. Ale on nie macie gdzieś, Panam. Jak tylko dowiedział się o wszystkim, kazał ruszać za wami. Ja tak... Martwił się, że coś ci się stanie. Może wam chwilowo nie po drodze, ale należysz do rodziny. A dla rodziny Sol zrobiłby wszystko. Tylko czy ja wciąż należę do tej rodziny? Wiesz, że tak. Wróć do nas. Rozumiem. A tam może się uda i wróci. Przepraszam za tę scenę. Sam widzisz, trudne to wszystko. Przy tej scenie to nie ma porównania. Ale poradzę sobie. A ty o siebie dbaj, dobra? To co teraz? Wracasz do Night City? Ta... Chyba tak. Muszę pomyśleć o... wszystkim. Sol, Mitch... Oni naprawdę traktują cię jak rodzinę. Może powinnaś dać im szansę. To wszystko nie jest takie proste. Jak to w rodzinie? Nadlatują! Macie minutę! Zwijamy się. Ja też spadam. Dbaj o motocykl Skorpiona, jest twój. Pięknie, git. A nie, może tak specjalnie wstałem, a nie, to nie był bug. Jeb, koniec, nara. Cześć, Hellmans. Adios. I tyle, przywiesiłem go przez motocykl i będę go prowadził przez 10 km. W takim gorącu. A nie, jednak nie. No dobra, czas na przesłuchanie. Hej! Hej! Hellmans. Gdzie jesteśmy? W motelu na zadupiu. W motelu na zadupiu. Na jakimś konkretnym zadupiu? Nieważne. I tak się stąd sam nie wydostaniesz. A po co tu jesteśmy? Chcę pogadać o biochipie, który stworzyłeś dla Arasaki. Dobra, wyjaśnijmy sobie jedno. Nie przysyła cię Yorinobu Arasaka. Nie. To znaczy, że masz dla mnie nową ofertę. Jeśli twój szef zapłaci więcej niż Kang Tao, możemy negocjować. Nikt mnie tu nie przysłał. Mam problem, a ty mi pomożesz. A co to ma wspólnego z biochipem? Mam w głowie konstrukt Silverhanda. Zaczynam od tego świrować i wiem, że będzie już tylko gorzej, jeśli go nie usunę. Nie tak to reklamujecie na mieście, więc słucham wyjaśnień. Silverhand? Prototyp? Niemożliwe. Skąd masz ten biochip? Z dupy, kurde, gadaj co wiesz, albo ci kudyś obetnę ten blond włoski, kumasz? Ukradłem go Yorinobu Arasace na zlecenie kogoś, kto zostawił mnie po tym nalocie. I zdecydowałeś, że najlepiej będzie trzymać towar we własnej głowie. W sumie to nie był taki zły pomysł, bo dzięki temu, kiedy dostałem kulkę, konstrukt mnie zrestartował. Zawsze wiedziałem, że plan Yorinobu źle się skończy, ale nigdy nie wpadłbym na coś takiego. Unikatowy tech Arasaki chodzi sobie jak gdyby nigdy nic po ulicy. Dokładnie. Musisz usunąć biochip z mojego systemu. To nie takie proste. To ty go skonstruowałeś, tak czy nie? Więc w czym problem? Jeśli mówisz prawdę, masz w głowie nową, eksperymentalną wersję biochipu. Tak? Wiem, że nie da się go tak po prostu usunąć. Mój Reaper pokazałeś powiedział... biochip jakiemuś partaczowi z ulicy? Kto jeszcze o tym wie? Szukałem pomocy. Myślisz, że pierwsze, co mi przyszło do głowy, to porwać afałkę Kang Tao? Czym się różni wersja prototypowa? Zawiera jakiś inny typ engramu? Bardziej... świadomy? Agresywny? To biochip jest wyjątkowy, nie engram Silverhanda. Poprzednia wersja służyła do kontaktowania się z zapisanymi engramami. Była cholernie rzadka i cholernie droga, wiem. Ta jest jeszcze rzadsza. Miała służyć do pełnej aktywacji engramu w nowym ciele. Kiedy opuszczałem Arasakę, projekt był wciąż w fazie testów. Co? Okej. Jak dokładnie miała działać ta nowa wersja? Planowaliście, że co? Że engram będzie wygryzać ludzi z ciała? W trakcie testów zakładaliśmy, że ciało podczas zagnieżdżania konstruktu będzie już neuralnie obojętne. Czyli martwe? Tak. Dlatego to, co przytrafiło się tobie, jest tak interesujące. No, bardzo. Na ile wyceniacie nieśmiertelność, a? Kto mógłby sobie pozwolić na taki tech? Ten model nie miał prawa ujrzeć światła dziennego. Prototyp powstał na polecenie Saburo Arasaki, który osobiście nadzorował cały projekt. Czyli gdyby nie Yorinobu, nikt by się o tym nie dowiedział. A gdyby nie ty, projekt nie okazałby się sukcesem. To jest prawdziwy przełom. Ja to mam szczęście. Ja to mam szczęście. Teraz jestem najbardziej wyjątkowy ze wszystkich. To znaczy, że mi pomożesz? O, proszę. Najpierw muszę to zobaczyć. Zaraz, moment. Dopiero się poznaliśmy. A jak to sobie wyobrażałeś? Jeśli mam ci pomóc, muszę cię zbadać. A, zbadać. Okej. Ciekawe, czy to w ogóle boli takie wyciąganie kabla z ręki? Chyba raczej nie. Chyba tam są jakieś rurki, przez które te kable przechodzą. Okej. Niewiarygodne. To wygląda? Nie wierzę, że ten typ ma nam pomóc. Ja też nie. No, zaraz pewnie się okaże, że się spali tutaj od tych informacji. O kurwa. Co? Co jest? Szkoda, że nie będę mógł zbadać tego dokładniej. No, jeszcze tego brakowało, żebyś był jego królikiem doświadczalnym. Mów, jak się tego pozbyć. Przykro mi. Twoja sieć neuralna uległa całkowitej deterioracji. Nie może już działać samodzielnie. Jedyne, co mogę zrobić... Aha, zaczyna się targować. To dać ci namiary na dobrą klinikę w Szwecji, gdzie pomogą ci przejść bezboleśnie przez ostatni etap. Bezboleśnie? Co znaczy, że... Co? Co? Bezboleśnie mnie uśpisz i Silverhand będzie mógł sobie chodzić w moim ciele? W sensie w ciele V? Nie odpowiada. Czekaj, mówiłeś, że projekt jest w fazie testów. Więc skąd wiesz, jak to się skończy? Bo przed chwilą widziałem, jak konstrukt przeżera ci mózg. On jest zaprogramowany, żeby za wszelką cenę zagnieździć się w nowym środowisku. A twój mózg nie jest w żaden sposób zaprogramowany, żeby umieć z tym walczyć. Czyli co? Engram prędzej czy później wygra. Tak. A z tego, co słyszałem o Silverhandzie, to rzecz dokładnie w jego stylu. Wygląda na to, że wyrosłem na czarną legendę Arasaki. Tak. Co dokładnie się ze mną dzieje? Ty mi powiedz. Jak to jest mieć dwie osobowości? Bo to nie jest tak, że słyszysz głosy. Ty jesteś jednocześnie sobą i Silverhandem. Widzę go i mogę z nim rozmawiać. To nie jest rozmowa, ale rozumiem, co masz na myśli. Zauważyłeś już, jak konstrukt wpływa na twój proces decyzyjny? Daj już spokój. Pod tym względem Johnny jest jednak tylko głosem w mojej głowie. Często ma inne zdanie, ale nie może mnie do niczego zmusić. To nie będzie jak wygrana w debacie. Po prostu skala powoli zacznie się przesuwać. Co masz na myśli? Zaczniesz robić rzeczy, które kiedyś byłyby nie do pomyślenia. Przecież wiesz, kim on był. To fanatyk. Terrorysta. I samobójca. A to skurwiel. No i kto ci teraz robi wodę? Dlatego myślę, że lepiej, żebyś już teraz pomyślał o klinicznej izolacji. Spierdalaj! Dobra, dosyć tego. Czy ty teraz grasz na czas? Bo nie wiem, co próbujesz zrobić. Przekonać mnie, że na nic mi się nie przydasz? Bo w takim razie mogę ci po prostu strzelić w łeb. No wreszcie. Spróbuję ci pomóc, jeśli przejdziesz razem ze mną do Kang Tao. Spróbuję, to trochę za mało. To wszystko brzmi, jakbyś się chciał wkupić do Chińczyków. Moim kosztem. Zdajesz sobie sprawę, ile są warte dane, które masz w głowie? Nawet jeśli nie dam rady ci pomóc, nie możemy ich stracić. Kurwa, jaki debil. Właśnie sam przyznaję, że miałeś rację. Zapomnij o Kang Tao. To co, masz jeszcze jakieś pomysły? Jeśli myślisz, że ktokolwiek poza mną będzie w stanie ci pomóc, mogę ci przekazać schematy biochipu. To pełna dokumentacja projektu. Kang Tao oferowało za nie naprawdę dobrą cenę. Masz je przy sobie? Musi mieć, przecież bez nich jest gówno wart. Wi? Takemura? Co on tu robi? Też ma do ciebie parę pytań. Jeśli będziesz współpracował, może nawet uratuje ci tyłek. Już prawie z nim skończyłem. Schematy relika. Bo wkładaj sobie jeszcze więcej rzeczy w głowę, Wi. Na pewno to ci nie zaszkodzi. Powłoka engramu, co? Lepsze to niż nic, o ile znajdziemy kogoś, kto zrozumie cokolwiek z tego techno-bełkotu. Tak tłukło i tłukło. Saburo Arasaka, co? Co z nim potem zrobisz? Jeszcze nie wiem. Mówisz poważnie? Niego zastrzeli albo coś. Znasz mnie. Bywam impulsywny. No. Okej, jest twój. Zostawię was. Mam nadzieję, że się dogadamy. Tak byłoby dla ciebie najlepiej. Nie, wyszedłem kurde z tego. Zapamiętam to. Co zapamiętasz? Strasznie tu gorąco. Napiłbym się czegoś. Wi nie dał ci nawet szklanki wody? Co za nieludzkie metody. Ze mną od razu zobaczysz różnicę. Dostaniesz całe wiadro. Oczywiście, jasne. Nie trzeba. Ja już wiem, co może tam się stać. Przejrzyj się w lustrze. Znaczy, że nigdy nie zobaczę kurde tego. O, pięknie wyglądam. Zmień wyraz twarzy na radość. Ha, ha, ha. Rzeczywiście widać, że jest szczęśliwy. No dokładnie widać. O Boże, to jest piękne. Po prostu jestem w masce i czapce i tyle. O Jesus. Dobra, wyłażę stąd. Wow. Widzisz? Ja pierdolę, popatrz na to. Skurwysyny. Zakończ rozmowę, trzymaj się na razie, co? A ty naprawdę jesteś paranoikiem. Zażyj omega blokery. Kawałek po kawałku korporacje odbierają nam świat. Nie można przymykać na to oczu. No, wyrzuć to wreszcie z siebie. Przecież widzę, że coś ci chodzi po głowie. Cały czas próbuję się rozgryźć. Chcę wiedzieć, z kim mam do czynienia. Na początku myślałem, że po prostu masz pecha, ale obserwowałem cię i już wiem, gdzie tkwi twój problem. Ta? Jesteś chłopakiem z Badlandów i całe życie polegałeś na wsparciu rodziny. W Night City stałeś się nikim. Możesz co najwyżej okradać kosiarzy. Straszny z ciebie chuj. A z ciebie straszna pizda. Może w gruncie rzeczy tworzymy dobraną parę. No nie wiem. Sporo wiesz na temat mojej przeszłości. Miałem przebłyski twoich wspomnień tak samo jak ty moich. Boję się, że przyjdzie taki moment, gdy twoje wspomnienia będę traktował jak swoje własne. Kurwa! Jeśli to działa w obie strony, to będę musiał żyć ze świadomością, że dałem się wyruchać Deshonowi. Super. Czy to będzie niezauważalne? Czy kiedyś będę się dziwił, jak mogłem bać się tej zmiany? Wiem tylko, że najgorsza rzecz, jaką można zrobić człowiekowi, to zabrać mu tożsamość. A jak się żyje w moim ciele? Masz chujowe nawyki. Cały czas czuję się do czegoś zmuszany. Jest też wkurwiający lak pomiędzy widzeniem i dotknięciem. Gdy bierzesz do ręki kubek, mijają wieki, zanim poczuję ciepło. Kiedyś odpalałem jednego szluga od drugiego. Teraz cały czas jestem na głodzie nikotyno. Stopniowo się przyzwyczajam. Stary, skończ zdanie. Kurwa, nic nie klikam, a on kurde urywa słowa. Powiedz, czego ode mnie chcesz, ale tak naprawdę. Musisz mi pomóc załatwić porachunki z Arasaką. Tylko tyle. Po prostu nie możesz znieść bezczynności. Myślę, że zawsze musisz mieć jakiegoś wroga. Sam nie wiesz, czego chcesz. Jasny cel, tak jak mój. Nie. Ty po prostu nie możesz znieść braku kontroli nad wszystkim wokół. Nie bądź śmieszny. Tak jest. Znikam stąd. Trzymaj się. Ja zamierzam się z nim kłócić, bo jeszcze bardziej pogorszę swoją sytuację. Spotkaj się z Takemurą, stary znajomy. A, to już skończyłem? Już skończyłem... Tak! Skończyłem już misje związane z tym. Postać? Gdzie to było? Gdzie to było? Gdzieś kurde... O! Właśnie. Nie. Pierwsze symptomy, że on twierdzi, że to jest czas tylko szukając związania tam, gdzie go nie ma. Ale to jest tylko 10%. Nie, to jest to. Zdobyć uznanie porów wpływowych ludzi? Nie. Robiłem tyle misji, w sensie poszukiwania odpowiedzi na to, jak uratować własne życie. I gówno. Wyboista droga, wróg numer 1. Boss niech żyje, no boss. Nos, tak. Nos chciałem powiedzieć, nieważne. Okej, dobra, starczy. W tym odcinku to tyle. W następnym odcinku nie wiem. Myślę sobie, żeby pobawić się troszeczkę w cyberpsychozę, w sensie, że po prostu no... Karta Tarota? Przeskanuj mural, aby odkryć kartę Tarota. A ciekawe, co tu za karta Tarota jest tutaj w tym miejscu. Gdzie ona jest w ogóle? 45 metrów stąd. Co tutaj się kryje właściwie? Liczę, że da radę się... Gdzie to jest? A tutaj nie. A tutaj! Co to jest? Dziwne graffiti. Koło fortuny. Gdzie to jest? Tutaj. Zapowiada natychmiast nadchodzącą zmianę. Jest warkanum losu, który może odmienić życie na lepsze lub gorsze, ale również symbolem nowych możliwości. Koło fortuny przypomina, że nikt nie utrzyma się na szczycie wiecznie, ale również nie ma sytuacji bez wyjścia. Oby właśnie nie było właśnie tutaj wyjścia w tej sytuacji. Znaczy liczę, że będzie wyjście. O, co ja pierdzielę. Że liczę, że Vi przeżyje. W sensie do finału i po finale. Nie chcę, żeby, kurde, Johnny przejął panowanie nad ciałem Vi. To chciałem powiedzieć i tyle. Starczy, kończę. Do zobaczenia do następnego odcinka z Cyberpunka. W następnym odcinku porobię coś innego. Siema.